Dziękujemy za przekazaną nam wiedzę oraz możliwość poznania i zrozumienia świata. Dziękujemy za słowa wsparcia i pomoc, jaką otrzymaliśmy. Dziękujemy za wiarę w nasze możliwości i wszystkie otrzymane szanse. Dziękujemy za wychowanie nas na życzliwych, wrażliwych i odważnych ludzi. Dziękujemy za wskazywanie właściwych dróg i rozwiązań, na które sami byśmy nie wpadli. Dziękujemy za napędzenie naszych ambicji i motywowanie do dalszego rozwoju. Dziękujemy za cierpliwość, wyrozumiałość i poświęcony nam czas. Dziękujemy za atmosferę akceptacji, tolerancji i wzajemnego szacunku. Weszło ich 30. Przelękniony, zaspana, znudzona, uśmiechnięty, zdystansowany, z podniesioną głową, z błyskiem w oku, z misiem przypiętym do torby. Weszło ich 30, a w uważnych oczach odbijały się doświadczenia. Domy dobre i te dobre trochę mniej. Przyjaciele i ci, których nie chcieli znać. Potknięcia, sukcesy, nadzieje, oczekiwania i zupełny brak oczekiwań tych, którzy nie czekali już na nic. Weszło ich 30, a on stanął przed nimi sam, zostawiając za drzwiami swoje uprzedzenia i oceny. Męża, żonę, własne dzieci i to, że zachorował ktoś z rodziny. Wszedł on jeden, bohater 45 minut, i nauczył ich o świecie. Powiedział skąd, jak i dlaczego. Wyjaśnił powody, przyczyny i uczył ich być ludźmi, jakimi powinni się stać.